No jest jeszcze sobota, proszę państwa. Jest ranek, poranek, wcześnie. 8 godziny nie ma i już tyle tych pijaków. I w autobusie 523 z Woli, z Bemowa. I tutaj na Saskiej, proszę państwa. I z czym do ludzi? Tak jeden pijak, proszę państwa, stał się, gapił. Bardzo miła twarz. Nikt by nic nie powiedział. Bardzo życzliwy, bardzo sympatyczny. I tak stał w 523. I tak mi go żal było, bo jedna baba, brzydka, wlazła mu przed nosem, usiadła, a on właśnie chciał usiąść. No to więc taki sobie podpity człowiek by sobie mógł posiedzieć, prawda? Nie, potem ona jeden przystanek tylko przejechała, wysiadła szybko, taka chuda, a brzydka pod każdym względem, babsztylowa, wsiadła i też przed nim, a on chciał usiąść, znowu nie dał rady, bo to nikt się nikim nie zajmuje, nikt się nikim nie interesuje i on tak stał i potem usiadł, ale zanim usiadł, to jeszcze musiał z jakimś innym facetem pogadać, ale nie wiadomo, czy to jest ten sam kompan od picia, czy kto inny. I w końcu usiadł on, ale ja mówię, że te mohery to muszą, zanim co zrobią, się zastanowią, muszą pogadać, muszą ręce sobie podawać, rękę podać, muszą obgadać, i to jest takie męczące strasznie, proszę państwa, i on usiadł w końcu. Nawet ładna twarz, ładny człowiek, ale tak, strupy na głowie, śmierdział strasznie. To myśmy z jedną taką babką, z kobietą, siedziałyśmy obok i nie mogłyśmy wytrzymać. Dobrze, że to Saska. Wysiadam na Saskiej, inny pijak. Pijak się przykleił do pijaka i tu się wleką za mną. Proszę państwa, na Saskiej człowiek się boi. Czy to jest tak, jak mówię, że w ciągu nocy, wieczorem się przyczepi, się przyklei, czy w ciągu dnia, to człowiek zaczyna się normalnie bać. Pijak idzie, a pijak jest tak dokuczliwy, że po prostu może zaatakować potem. No, tak jak ten przybyłowicz. Ma 604 zł z OPS-u, czy 602 i musi być bardzo skrupulatny co do tych pieniędzy. Dlaczego? Dlatego, że to jest niewiele, a może być na tyle aż wiele, że ludzie inni dużo więcej nie mają. Jak okazało się w radiu, że Polska jest biedna, że są sami biedacy i muszą sobie gdzieś dorabiać. No, skrupulatnie cedzi, liczy, patrzy, sprawdza, ale o co chodzi? Pijak sprawdza, żebyś ty mu złotówki nie wzięła. Ale na co? Ale po co? Po to, żeby on miał co wypić. No, kiedyś jak taka babka ze mną rozmawiała, bo myśmy w rodzinie pijaka mieliśmy pijaka, ona mówi, że jeżeli ja dam złotówkę pijakowi, to on za mną będzie chodził, bo to będzie niedźwiedzia przysługa. On zrozumie, że ja popieram nie to, że złotówkę mu dam, tylko że popieram jego pijaństwo. O tak mi to tłumaczyła. Nie dać nawet złotówki. Także my to z drugiej strony i oceniamy te obliczenia wszelkie, prawda? Skrupulatność przybyłowicza, jeżeli chodzi o, jak on dostanie z tego OPS-u. Mówi, że ostatnio w tym miesiącu będę bardzo pilnie pilnować tej mojej wypłaty. Bardzo będę to kontrolować, że nic nikomu nie dam. Ja mówię, nie dawaj tej Lipskiej, bo ta baba Lida nie ma grosza. Córka pobiera jej rentę, a ona tutaj koczuje w Warszawie, myśląc, że tu wszystko jest za darmo. Także, proszę państwa, gdy nadaje nasze radio, to KFM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. My tu opowiadamy o takich oryginalnych sprawach, a ciekawych, że głowa mała. No, z czego, proszę państwa, artysta będzie żył? Bo wszystkiego mało, pieniędzy mało, funduszy mało, ale jeżeli się przepija dodatkowo pieniądze, to ja przepraszam bardzo, prawda? Czyli artysto scen polskich, powiedz nam, z czego żyjesz? No, w Polsce muszą jakby żebrać, bo
wiecie państwo, artysta musi się zadowolić tym, co od państwa dostanie, bo robotnik na budowie dostanie dużo więcej, ten dostanie dużo więcej, każdy dostanie dużo więcej, od razu na rękę 1500, od razu na rękę 1600. A artysta co? A no właśnie, pod kościół musi pójść żebrać dalej. Na szczęście jeszcze to, że tutaj Polacy, którzy nosem pociągają, a pokasują, ci nasi, moherowi, jak tak jadę, 523, to słyszę pociąganie nosem specjalnie. Czasem kaszlenie, bo to przez dworzec zachodni jedzie z Bemowa, z Woli, specjalnie. Ja mówię, że im to zależy, tym pijakom wszelkim i obok pijakom, zależy, żeby standardy jakieś lepsze podrabiać, lepszych naśladować. No widzicie państwo, ktoś taki jak Świadkowie Jehowy, przy tych manipulacjach wszelkich, to Świadkowie Jehowy byliby super kąskiem, prawda? Ale niestety Świadkowie Jehowy nie głupi i ich tu nie ma. Świadkowie Jehowy nie głupi i ich tutaj na Mazowszu nie ma. A gdzie są, no to trzeba wiedzieć. Trzeba szukać, iść za głosem prawdy, iść może nawet za głosem serca. Żyjemy w czasach krytycznych, przed upadkiem religii, która, jak to się mówi, wzloty i upadki, przed upadkiem musi się wznieść. Tak samo jak i ten Titanic, który jak runął w dół, to musiał się podnieść do góry. Prawda? Pycha chodzi przed upadkiem, jeszcze inaczej to powiemy. No i ta religia, jak będzie zniszczona, Babilon Wielki i potem w wielkim, to znaczy w wielkim ucisku i potem w Armagedonie ci królowie, którzy wcześniej doprowadzą do upadku Babilon Wielki, bo przecież ci królowie, z którymi Babilon Wielki miał flirt, siedzę jak królowa, wdową nie byłam, żałoby nie zaznam, to ten Babilon Wielki pyszny, butny, że jest nie do zdobycia. No tak samo jak w Babilonie starożytnym, twierdza Babilon starożytny, nie do zdobycia, nie do zdobycia. Fosa, wody okalające, straże, to wszystko nie spełniło zadania. Zawiodło, straże upite, bramy otwarte, wody w fosie nie ma. Babilon zdobyty w 539 roku, data absolutna, także to jest bardzo wymowne jak na nasze czasy, że to jest pewne, pewne i archeolodzy co do roku 539 roku nie mają żadnych tam jakichś sprzeczności, jakichś niedomówień. I to, że Babilon Wielki, imperium religii fałszywych, tak jak tam było około 57 świątyń poświęconych różnym bóstwom, tak samo i tutaj te wszystkie religie różne, 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 różniste, prawda? No to jak upadną? No to przecież dlatego ci Świadkowie Jehowy nie są w miejscu zagrożenia tutaj w Warszawie, która kaszle, chrumcze i nosem pociąga. Gdzie są Świadkowie Jehowy? Gdzie ich szukać? No jeszcze czasem przyjadą to na przystanku koło słupka, ale koło gitary przy Centralnym, Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście, ich tam spotkasz. Zapraszamy nawet może i dzisiaj, ale jak są te wasze moherowe święta, no to często Świadków Jehowy nie ma, bo Świadkowie Jehowy są tak delikatni i są tak grzeczni, a przy tym mili, że rozumieją to i nie przeszkadzają. Są w Anglo-Ameryce. Białystok, zapraszam, ale to daleko. Zapraszam, zapraszam.